Dzień dobry, witamy Państwa na inauguracji 5. edycji Podlaskiego Kina Plenerowego, inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Instytutu Kultury jako jednostki samorządu województwa. Zaczynaliśmy 5 lat temu, było 7 gmin, dzisiaj tych gmin jest 2 razy więcej, jest 14. Zaczynamy w najbliższy czwartek, 18 lipca w Sokółce, kończymy 7 września w Sokółce. Szanowni Państwo, jest to świetny przykład dobrej współpracy województwa podlaskiego z lokalnymi samorządami. Wspaniała rozrywka. Warto spędzić jeden seans albo kilka seansów w trakcie Podlaskiego Kina Plenerowego. Zapraszamy serdecznie. Bardzo fajna, przyjemna inicjatywa, aby móc w plenerze obejrzeć dobre kino. Cieszę się również, że aż 14 miejscowości w tym roku bierze udział w tym kinie plenerowym. To jest dobry czas, żeby w plenerze przy pięknej pogodzie obejrzeć dobre kino, nie tylko polskie. Drodzy Państwo, jak sami dobrze wiecie, w gminie Czarebcha no tak się składa, że leży w tej strefie przygranicznej i mamy problemy ogólnie duże z presją migracyjną, ale chcemy też wprowadzić jakieś trochę normalności w naszej gminie Czarebcha. Mam nadzieję, że na te spotkania z kinem przyjdą, będą łączyć pokolenia, przyjdą rodzice z dziećmi, dziadkowie, wnuki. Także mam nadzieję, że to też będzie takim bodźcem do trochę takiej zwykłej normalności. Bardzo się cieszę, że możemy akurat wziąć tym razem w tym roku udział. Wobec tego gratuluję również organizatorom. Myślę, że kino przyciągnie sporo osób zainteresowanych z uwagi na to również, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach możemy tam się spotkać. Liczę oczywiście nie tylko na mieszkańców z naszej gminy, ale turystów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. No, udział w Podlaskim Kinie Plenerowym na pewno spodoba i podoba się Białostoczanom. Także zapraszamy wszystkich 31 sierpnia na tereny zielone przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście zapraszamy całymi rodzinami, ponieważ będą tam zarówno filmy dla dzieci, ale również kino akcji, inne gatunki, które każdy może sobie wybrać według swoich potrzeb. W tym roku czeka na Państwa aż 30 pozycji filmowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie filmowej mamy komedie, dramaty, mamy też kino akcji i również coś dla najmłodszych, czyli bajki. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców regionu, całego województwa podlaskiego przybędzie bardzo licznie i skorzysta z naszej oferty kinowej przygotowanej przez Podlaski Instytut Kultury. Ja z tego miejsca serdecznie wszystkich Państwa zachęcam i zapraszam.